Dobry, cześć. Słuchajcie, witam na następnym odcineczku z Ghostwire Tokyo. O, tu muszę obniżyć właśnie tą czujność myszki. Słuchajcie, dziki tydzień, więc dziko muszę nagrać przed live'em na szybko odcinek, więc też nie wiem, jaki długi wyjdzie. Może być dzisiaj krótszy, ale tak spontanicznie się ten tydzień teraz ułożył w pracy, że miałem tylko chwilę, żeby to nagrać, żeby na następny raz, jak będę w pracy, to żeby wam to puścić, żebyście nie zostali, że tak powiem, z niczym, bo więcej na live tam dopowiem, jakbyście byli ciekawi, a póki co ciśniemy, słuchajcie. Ciąg dalszy. Co tutaj? Aha, ta brama była do oczyszczenia. Ja ją oczyściłem jeszcze. Jeszcze zanim skończyliśmy. To znaczy, jak skończyliśmy live'a, to live'a. Tamten odcinek, to jeszcze ta brama była, ja już tą bramę oczyściłem, więc. Mamy spokój, możemy cisnąć w stronę tego słupa światła. O, właśnie, ten słup światła miał być. Nie iść w stronę światła. Jak tu walnąć dobrą fotę? Gdzieś był tryb fotograficzny, nie? Tryb zdjęcia jest, dobra. Ukryj interfejs. I nie idź w stronę światła, pamiętaj. No będzie po prostu, jakby to powiedzieć, dobra, dobra miniaturka na odcinek najwyżej i też będzie git, dobra. No chyba, że nam się jeszcze lepsza trafi, no to nic nie mówię. Odzyskaliśmy moce, połączyliśmy się znowu z naszym KK. Szary, jaką ty masz pamięć. Czy ja tam mogę gdzieś, że tak powiem, użyć teleportacji? A tu musimy iść dobra. O, zobaczcie, no to akurat będzie chyba odcinek, bo będziemy musieli podkrywać mgłę pewnie. Pewnie będziemy musieli podkrywać mgłę, dotrzeć na razie do tych bram. Dobrze, że taki parkour umiem. Ej, tam są wrogi? Myślałem, że są wrogowie tutaj, bo tak. Usłyszałem czas i. No, nie hałasuj to. Tam gdzieś musi być brama. Bo tu już jest mgła. Czyli tą ulicą musimy iść, dobra. O! Uważaj. O, na takim czymś pizga? Ale jaja, nie wiedziałem, że ona takim czymś będzie. No tutaj. Coś ich tu widziałem, no właśnie o to chodzi. Dobrze, że zapamiętałem. Dobra. O Jezu. Coś nie coś potrafię. No, bitne duszyczki. Dobra, jedziemy do tej bramy. Aha. Życie, jak najlepiej. No, wiadomo, że zbieramy. Te monety nie wiem, po co zbieramy.
Jeszcze się nie dowiedziałem, ale pewnie się kiedyś dowiem. Nie każdego dnia możesz wchodzić na samochód. Masz szczęście, że nie ma tu właśnie... Tu będzie brama. Jak nic, tu będzie brama, no? Nie, nie będzie bramy. Tam, cały czas tam, nie? Co? Czemu się tak odwróciłem tyłem? Jednak w tą stronę? A tam była gdzieś budka telefoniczna, nie? No właśnie, to jak już... A, tam jest dół, dobra. Myślałem, że coś wyciągam stąd. Dobra, to jak już jesteśmy przy budce telefonicznej, to sobie tutaj... Trochę tych dół schowamy. Trzymaj, Mari. Czy trzymaj jeszcze? Nie popuszczaj. Dobra, w którą stronę ja muszę się odwrócić, żeby tu dobrze leźć, bo... Żebym się nie zarąbał po prostu. Dobra. Definitywnie w tą stronę od mgły tam trzeba odrzucić. A czemu ja tak szedłem z tej strony? O co tu chodziło? Nie wiem. Musimy mieć speedruna. Nie mówcie, że tu zaraz jakaś mgła się zacznie. Nie, to tylko światło? Nie. To już jest mgła, dobra. Ej, to tu jest ten. Tam do góry? Tam jest Jan. A, tu jest, dobra, okej. Okay. Tam już jest światło. A gdzie jest brama? To jest, a w to? Dobra, oczyśćmy to. Dobra, w ciągu mgły my możemy kolejne koraliki, chyba tam coś rozwinąłem, że możemy założyć. Wygląda na to, że dochodzi z leśnego parku. Nie wiem, co tam się dzieje, ale lepiej się pospieszmy. Nie wiem, ale się dowiem. Zgoda. Ciekawe, kiedy nagram odcinek na... Leśny park jest na północy. Na niedzielę. Zobaczmy, jak blisko da się podejść. Parkour. Już myślałem, że jednak tam nie wskoczę, ale wskoczyłem jakoś. Ciekawe, czy tu wskoczę, czy tam się... Nie, bo tutaj nie mam się o co w ogóle zaprzeć, nie? A, to tutaj ewentualnie. No i dobra. Ciśniemy tam dalej. Musimy to rozwalić? Zabierają stamtąd.
Musimy im pomóc. Przybyli kolejni i kierują się w naszą stronę. Doskonale. Co ty mówisz? Dobra. To ten? To ten? Tu jest jeszcze, dobra, dawaj go. Więcej matka nie miała? Ale tu się oni cały czas chyba pojawiają, nie? Po cholerę to. Jestem totalnie wyczerpany. Ej, przecież nic nie zrobiłeś. Dobra, idziemy w stronę światła, to niepotrzebnie to robiliśmy. Wydłużyliśmy tylko sobie grę, dobra. A my mamy iść w stronę światła. Odkryli nas. Gdzie? Kto? Aby przejść dalej na północ, trzeba usunąć mgłę. Przeszukuję policję, jeśli to już wygramy w dole. Polnik już tutaj jednął. Trafię. Wynoszę się. Dobra, a gdzie jest? Trzeba było przeszukać okolice, ale gdzieś jest ten, tak? Pewnie, mówcie. Gdzieś musi być brama, nie? Kurde, się wystraszyłem. Słyszysz telefon? To bardzo dziwne. Jak w Matrixie. To chodzi z tamtego automatu. Halo? To pewnie trudne, co? Samotny wilk kończy jako pasażer na gapę. Co? A, wybacz. Nie mówiłam do ciebie. Chodziło mi o twojego współlokatora. KK? Rinko? Jak widać, żadne z nas jeszcze nie gryzie piachu. A ty jak zwykle czarujący. Ale cieszę się, że nic ci nie jest. Stara miłość nie rdzewieje. W każdym razie...
razie źródło mgły znajduje się w Sengoku Central Building. U kogo? Jak to miło z twojej strony. Daruj sobie. Ruszaj tyłek. Central Building? Kobieta doprowadza mnie do szału. Zawsze ciężko się z nią dogadać. Czy to naprawdę takie dziwne, że chciała... Dziwne. Ej, ale mogłoby pokazać, nie? Nam pomóc? Tak. Dziwne. Dobra, dobra. O Jezus. A nie wiem, czy to zrobili po to, żeby utrudnić, czy o co chodzi? Bo nie wiem nawet, po co to się zbiera to wszystko tutaj. Jest ich tak wiele. Te duchy. Będzie cicha eliminacja. Paniczego. Ona dead? A następna jest. Szybciej bym mógł to robić, nie? Coś mnie wołał? Myślałem, że to rozwaliłem. Ej, ja chciałem... O, właśnie to. A, ja nie mam show. No to niestety dookoła. Niech będzie tyłem. Niech się nie odwraca. Niech się nie odwraca, a tu jest więcej. Mnie tu nie ma, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Trzeba iść do góry? Muszę się dostać. O kurde, dobra, 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 dobra. Nie bardzo. Są tu jakieś te? Anioły? Coś tu się wydarzyło? Droga została otwarta. Bariera. Budka policyjna. Zawsze ich nienawidziłem. Co jest? Co jest? Wyrzuty sumienia? Co tam chodzi? Co to jest? O! Zniknął? Nie! Wciąż gdzieś tu jest! Tu jest, grubas. Dawaj, gówno.
Użyj wizji spektralnej. Może pomóc w śledzeniu ruchów. Dobra, najpierw dotrzymy tutaj, gdzie mieliśmy dotrzeć, a nie tam. To tutaj. Znajdźmy wejście. Rico jest chyba w środku. To tak raczej tam idzie. Niedobrze. Zamknięte. Coś ci powiem. Złodzieje często włamują się z górnych pięter. No to w górę. Tam gdzieś było wejście do góry, nie? Tutaj. Jak już gdzieś przechodzimy koło tego, to już żal, że tak powiem, nie ten, ale... Dobra, ciśniemy na samą górę. Panie, wchodzi po tej drabinie, nie? Wygląda na to, że możemy wejść tędy. No tak wygląda. A tędy? Ja zasadniczo mogłem tam wlecieć nawet, nie? Rinko musi gdzieś tu być. Na razie kieruj się na dół. Raz do góry, raz na dół. Była aktualizacja sterowników GeForce'a i jakoś tak, nie wiem. To chyba biuro lokalnej gazety. Jakieś ścinki powstają. Patrz, w tym artykule piszą o Rinko. Zajmowała się pracą naukową. Podobnie jak wtedy spotkałem... Notatki reportera. I wtedy wszyscy się zaprzyjaźniliście? Tak. Głównie dlatego, że byłem zestrojony. Ty i twoja siostra też pewnie to macie. Dlatego właśnie oboje zostaliście w to wciągnięci. Zestrojony? Co to? Ej, a ja nie mam... Jak ja mam to zrobić, jak ja nie mam? A ten na przykład idzie? Jazda! Też idzie, dobra. Co jest? Zepsute? Może da się to jakoś inaczej? Biuro ochrony na trzecim piętrze nie było w stanie wyjaśnić przyczyny awarii Rolet. Jeśli problem będzie dalej występował, do ich otwierania należy póki co używać paneli sterowania. Co je otworzyć? To prawdopodobnie to. Tam dalej jeszcze coś jest? Tutaj też zamknięte. Idź za przewodem, a po... Powinniśmy znaleźć panel sterowania.
Tam jest panel sterowania. To tam jest, a jak tam widzę? Tam? Może tędy? Dziwna ta ściana. Co to tutaj robi? Nie wiem, co to było, ale to było dziwne. Cały czas było tu drugie pomieszczenie. Myślałem, że tu stoi ta menda. Kurde, ludzie kochani, nie rób to tak. Patrzę ci w czerni i kurde. Kurwa, gruby się nie dostał. Dobrze, więc tobie ustawiłem poziom na easy. To było mocne. Pewno jest ich więcej. To wystarczy. Tak myślę. Myślę, że tu są jakieś fanty, dobra. Nie no, bo tu ja jestem ciekaw historii, a nie tam, żeby się... Słuchajcie, gdzieś tu będzie trzeba zmierzać powoli do końca odcinka. Szukaj Riko. Myślę, że to plantacja jakaś. Nieźle, chyba słyszałem otwieranie rolety. Tylko teraz już nie pamiętam, której. Rinko jest piętro niżej. Znajdź drogę na dół. Naprawdę uważasz, że istnieje coś, co wywołuje całą tę mgłę? Rinko badała sprawę jeszcze zanim się poznaliśmy. Jeżeli ktoś ma coś wiedzieć, to na pewno ona. Dawaj, chodź, duszeczki, chodźcie. Myślę, że coś znajdę w tym kilku. Czemu tu jest tak mroczno? Powiedzieli, kto to jest Rinko. No tam mi pasują te drzwi na to. To wejście mi pasuje na to, że tu jest właśnie coś. Ale też pasują mi na to, żeby zrobić fotę. Gdziekolwiek, no nie z strony światła, tam to z tym światłem by było najbardziej gituwa, nie? Przejdę? Znowu to. Czyli idziemy w dobrą stronę. Powinieneś się cieszyć. Hurra! Osoby zestrojone z eterem widzą rzeczy, których nie widzą inni. Nie mi słowy, mają wizję. Częściej z
Zdarzają się one w miejscach o dużym stężeniu eteru. No ciekawe. O ty panie! Gruby się nie dostał. No i dał się będzie tam. Jak no ja. Co to było? No powiem wam, że trochę takiego horroru ma erotycznego w sobie. Telefunken. Ja się kręcę. Widzieliście jak dziwnie klikał? Dobra. Nowy poziom, pięknie. Tych poziomów tam wbijali. A my tu jeszcze mamy... Właśnie, a może my tutaj teraz... Gdzie te umiejętności były? Tutaj. Coś tam biegło za mną, jak nic tam coś za mną biegło, zaraz obstram gacie, na pewno. Aha, shiftem było to, dobra, a tu co jeszcze było? Wizja. Wydłużenie szybowania. Ja prawie w ogóle nie blokuję, nie? Aha, bo to jest... Dobra, też niech będzie. Dobra. Dobra, lecimy dalej. To był krótki przerywnik na herbatę. O, Rico. Udało wam się. Co się dzieje? Te bramę Tori widać tylko w warunkach wysokiego poziomu eteru. To urządzenie zakłóca poziom eteru, aby takich warunków nie było i brama była niewidoczna. Tak właśnie potajemnie rozprzestrzeniają mgłę w świecie śmiertelników. Na pewno zauważyli, jak oczyszczacie bramę i postanowili temu przeciwdziałać. Świetnie, rozbijmy je zatem i zabieramy wszystko. No i to by był dobry odcinek. O ile chcesz, żeby skompresowany eter wybuchł ci prosto w twarz. A wtedy nawet zestrojenie cię nie ocali. Tę maszynę trzeba wyłączyć ostrożnie. Chwila, wystarczy już technicznych szczegółów. Mamy towarzystwo. Oh, we have company. Teraz nie wypada wyłączać. Jakby wiedzieli, że nam chodzi. Tak, na tym właśnie opierają się zasadzki. O, to myślałem, zapomniałem jak to się robiło, bo to się jakoś... Jakoś się ich łączyło, nie? Nie zajmować? KK, musimy chronić Rinko. Nie, rób dalej groźny minę. Na co to pożywa? Dobry. Przyjmują państwo kolędę? Okej, robisz.
Wow, nie zdążę po nim. No, kto chętny? Nie no, nic się nie dzieje, spokojnie. No mnożą się jak szybki podeszło. O to tutaj jest obok. Co miał być? Kurde już. Jezus Maria, 100% tam było, nie? Ej, no. Od początku? Widzieli, że nadchodzi. Tak, na tym właśnie otwierający zasadzki. Lubi czasami ruszać. To jest właśnie Lidia, który zna. Po śmierci nadal się tak zaczyna. Dalej, jesteś ostro. Możemy teraz się tym nie zajmować? Rób dalej, jest mi mniejszy. No panie, z urokiem. Głowa. Jest Saigon, jest Saigon. Co jest? Teraz będzie ten posio? Ogień go, dawaj go, ogień tylko. Kurwa, bo się znowu tutaj gdzieś. A to duże zginęło? To tyle, dzięki za pomoc, chłopaki. Daj spokój, tylko raz zginąłem przez siebie. Lokalne źródło mgły powinno być teraz widoczne. Możesz mi powiedzieć, czemu ani słowem nie wspomniałaś, że będą tu przybysze? Zorganizowali wszystko tak, surprise, że musieli tu przyjść i zająć się maszyną. Więc to oczywiste, że zamierzali zastawić pułapkę. Rinko, no. Daj to ci Rinko. Głową. Jak myślicie, po co was tutaj wezwałam? Czyli to moja wina, bo nie ruszyłem głową, co? Ostatni raz to zrobiłaś. KK, mamy pilniejsze sprawy na głowie. A ty, ty. Uważajcie na siebie. No to... Dzięki, Rinko. Dzięki, Rinko. No i... Nie ma za co. I teraz mam dylemat, czy dzięki, Rinko, czy nie iść w stronę światła. No, chyba nie iść w stronę światła będzie lepszym pomysłem. Pięknie zapisało nam się. Daruj sobie kazania, mam już swoje lata. Słup światła, to może zachowuj się jak ktoś, kto je ma. Czy jeszcze idziemy zobaczyć ten słup światła? Czy coś między wami się wydarzyło? Można tak powiedzieć, schrzaniła naszą całą operację. Niezbyt cieszy mnie jej widok. Chociaż to jest całkiem dobry moment, żeby skończyć, ale...
Ej, to nic nie ma, ale mnie w koniec zrobili. To co, mam wyjść z powrotem, tak jak wlazłem? Oto chamstwo, no chamstwo, tyle się nabiegałem. I na co to wszystko? Pokazuje, jakbyśmy musieli iść jeszcze niżej. Ej, to jest zamknięte. No nie, no to my tam gdzieś musimy iść, ej. Ja coś tam przeoczyłem chyba. Linii prostej to nam pokazuje tutaj. A, bo tu jeszcze jest, dobra. Jak już mamy mieć w stronę światła, no to idziemy zobaczyć, co to za światło. Chyba kolejny krok naprzód. Oby tak było. Niemal zginęliśmy. O. Ale to my to... O, misja ukończona i pasuje. Poszukaj jej. No i gitara, no i słuchajcie. No i bardzo dobrze. Nie jest w stronę światła, zrobiliśmy to. Szkoda, że nie mam tych, bo... Jak Voldemort. Ujrzyjcie ten wielki słup światła, który będzie fundamentem nowego świata. Który, że tamten? Błąkające się dusze, do mnie. To cudowny koniec, a zarazem początek całkiem nowej, wspaniałej ery. Ej, trochę jak Voldemort, nie? Tak mi się skojarzyło jak z Voldemortem. Dobra, słuchajcie, zapisujemy sobie gierkę. Fajnie, zrobiliśmy sobie dobrą misję. No, jakąś bramę to... A, brama Tori jest tam. Ale to już mówię, to już sobie pobiegniemy sobie na następny odcinek tam. Czy lecimy? To już jest kawałek, dobra, jest kawałek. Chyba, że będzie gdzieś do góry, no to nie będzie taki kawałek. Ale jest na dole. Tam jest brama Tori, o. Czy tam odkryjemy mgłę, chyba, że tu jeszcze coś będzie. To musi być tutaj. No i fajno, zapisało się, słuchajcie, i bardzo dobrze. I tą bramę Tori, dobra, tą bramą Tori sobie zaczniemy następny odcinek. O, właśnie, fajnie, nie? Idealnie nam tu wyszło. Można zapisać? Oczywiście, że można zapisać. Rozdział trzeci, łatwy. Nie ma się czym chwalić, ale o co nam chodziło? To nam chodziło, żeby po prostu sobie przeżyć tą historię. Dobra, dzięki za ten odcinek, widzimy się w następnym, 45 minut, no idealnie wyszedł, no po prostu bardzo ładnie, szkolnie, perfekcyjnie. Trzymajcie się do następnego odcinka i do zobaczenia na live'ach, bye.